Ale moi drodzy, witam serdecznie, nowy odcinek z Among Usa. Z naprawdę wielką ekipą, w 7 osób będziemy grali. Głównie praktycznie z całym Palianowem. Odcinek naprawdę wyszedł ciekawy i jest mega długi. Nie chciałem go jakoś mega dociąć, tylko chciałem wam dać czystą przyjemność, tak? Łapeczki zostawiajcie, subskrybujcie kanał na dole i wpadajcie na sklep Palion Style. Kupujcie takie kozackie koszuleczki, jakieś bluzy zielone, jakieś tam, prawda, bryloczki, kubeczki i wiele, wiele więcej macie z linku w opisie w sklepie. I co? Widzimy się na odcinku. A pamiętajcie, każda subskrypcja to jest bardziej prawdopodobne, że będzie nowy odcinek z Among Usa. Miłego oglądania. Start za 3, 2, 1! Jazda! Rakieta poleciała! Widzowie, widzowie, wszyscy się wyciszyli i gramy znowu w Among Usa. Jestem crewmate'em, jest dwóch impostorów i zaczynamy. Jaram się, naprawdę jaram się grać w tą grę. Bardzo wam się ostatni odcinek spodobał. Ja od razu uciekam. Czemu Dave mnie goni od razu? Proszę mnie nie gonić. Teraz boję się, ktoś mnie zarąbie, nie? Bo ja nie wiem, kto jest kim. Mapa. Dobra, elektryk. W elektryku zawsze ktoś zabija i to jest najgorsze. Dobra, idę tu szybko. I robimy to, co mamy. O Boże, pobieranko, widzowie! Pobieranko teraz, serio? Czemu pobieranko teraz? O kurde, tam był toast. Już? Ej, słuchajcie, Steve zabił na moich oczach. Steve zabił na moich oczach. Steve zabił na moich oczach. Ty mnie próbuje wkopać, bo jest impostorem, no ja nie wiem. Czekajcie, spokojnie, dobra. Co wy robicie? Nawet nie powiem. Steve, inaczej ty, Steve, niby zagłosowałeś. Dave się najbardziej rzuca, bo od razu wyskoczy, bo ja go zobaczyłem, jak robi postać i chce teraz na mnie przerzucić winę. Ha, bo ja mam Steve'a wyciszył. To jest Dave. Ej, dobra, nie. Słuchajcie, ciało było na maksa po prawej stronie. Ja byłem na kamerach, totalnie zabił. Steve zabił na moich oczach, przecież to widziałem. Ale przecież ja na kamerach widziałem, że ty się pomyliło widocznie. Steve na moich oczach zabił. Nie, gadajmy wszystkie po kolei. Gadajmy wszyscy po kolei, bo od lewej do prawej. To Marek. Ja nic nie widziałem, ja se naprawiałem te, koło Szczypsona byłem, to raczej nie był toast. Palion nic nie widział też, toast. Ja na końcu byłem w elektryku, tam Paweł też był. No a, dobra, tak widziałem. Na początku gry wbiłem na kamery i widziałem, jak Bzyku robił taski i byli obok siebie z toastem. I potem widzę, że Dave jest ze Smówkiem. Smówek podchodzi do Dave'a, Dave go bije i nagle Steve wychodzi zza rogu. Sekundy! W ogóle nie, to jest w ogóle... Ale co głosujecie, jak jeszcze nikt nie powiedział dalej? Dave, wkopaliście gierkę, nie? Pamiętajcie. Czyli to będzie albo Dave Yeti albo Steve. No Yeti albo Steve teraz. Dave. Walcie się. Dobra, gramy. Dobra, kto Yeti albo Steve? Muszę teraz uważać, widzowie. Zaczyna się dym. Jezus, Among Us wraca do rejonu, widzowie. A, muszę to przytrzymać. Jezu, już zapomniałem, jak się... No nie. O tu. 2, 1, 4, 6, 8. Dobra, tu jest ok, ale co od razu tam, bo tam pewnie ktoś kogoś zabił, nie? Szybko, rozwiążmy to. Teraz tam będzie każdy. Czemu Bzyku to robi? O. Co jest? Steve coś troluje tam, nie? Dobra, wyrzucam liście znowu. Jezus, to jest przerażające, widzowie. Dobra, shield. Tam ktoś był chyba! Proszę mi nie... O Jezu, jest Bzyku. A Bzyku chyba jest... Chyba clear, czy nie? Czy nie? Czy tak? Dobra, idziemy do elektryka. Zrobimy wtedy wszystkie swoje taski. Dobra, Bzyku my... O nie! Drzwi zamknięte! Poczekam tu. Kiedy one się... Ja nie pamiętam jak... O! Dobra, tu jest jakaś śmieć. 100%. Dobra, w elektryku. O! Mamy to. Dobrze, ja zgłosiłem, więc ja będę mówił teraz. Dobra. Steve zabity w elektryku. Były zamknięte, ja chciałem przejść, były zamknięte drzwi. Ze mną był Bzyku, więc Bzyku nie jest podejrzany. Podejrzany jest Yeti albo Toast. Ej, ja go minąłem w Weaponsach. Ja też powiem szczerze, no to ja nie coś tu, no to mi się wydaje, chwila. Tutaj.
Nie, ja nie mogę. Dobra, ale czekaj, ja chcę się wytłumaczyć, komu to nie mogę być ja. To nie mogę być ja, ponieważ no. od rundy siedzę w security roomie i patrzę na kamery. To jest potwierdzone, to jest. No bo ja mam inną taktykę na grę. No, ale, w security widać, ale widziałbyś ciało w security, w sensie... Ale nie widać w security. Jak w elektryku został zabity, to nie mogłem widzieć, ale to raczej nie był Bzyku. Bzyku był na maksa po prawej stronie. Ja nie wiem, ja cały czas siedzę na kamerach, bo się dobra, teraz dos, teraz w elektryku jest, w elektryku jest. Co ja teraz? W sensie, że ja mam powiedzieć, gdzie, tak, gdzie co, byłem, co, ja byłem co? W prawym tym... Okej. Okay. Ja powiem tak. Dobra, czekaj, ja jeszcze powiem, dopowiem, że wiesz, ktoś zamknął drzwi. Mógł być to też Bzyku, że zamknął drzwi, uciekł, ale no nie wiem w sumie. Ja powiem tak, ja pamiętam, że my byliśmy w adminie jakoś w czwórkę, tam był nawet właśnie ten zabity chyba, wszyscy byliśmy w czwórkę i nie było Yetiego. Yetiego nie było, jak był sabotaż, to nie było Yetiego właśnie. Ja nie wiem, a właśnie... A kto naprawił W2? Ja naprawiłem. Aha, no ja naprawiłem w adminie, no czyli... Dobra, to jest Bzyku albo Yeti, to jest Bzyku albo Yeti. To już wiesz, wiemy to, że to jest Bzyku albo Yeti. To na pewno nie jestem ja, bo ja się... Albo Yeti, albo Palna to jest. Ja. Kurde, dobra, eliminujemy jedną osobę. Dobra, no Yetiego. Yeti, no. Nie, jak ktoś z was... Dobra, nie, to jest Bzyku! Ale... Nie, to nie jestem ja, Beka z was. Czekaj. No ale czekaj, ty Paweł też jesteś taki, kurze, taki... Dobra, dobra. Ja lecę po Bzyka, nie? Dobra, nie słychać, jest git, dobra. To teraz tak. Kurde, kliknął mi to! Bzyku mnie goni! Nie, czy co? To jest koniec gry. Albo to... Toast? Nie, no niemożliwe. Niemożliwe. Czekaj. Dobra, ej, to, ej, naprawiłeś to, Bzyku? Tak, naprawiłem to, ale słuchaj, to nie zrobisz tos. Mnie, nie zrobisz mnie w pieroga, Palion. Ja jestem pewien, że to jest Palion. Ja jestem co? Pewien, ja naprawiłem teraz. Nie, a widziałeś tosta? Tak, wiem, że naprawiłeś panią. No właśnie. No to co z tobą, jak ty naprawiłeś? Ej, czekajcie, nie, bo ja się nie byłem wyciszony, bo już się zbulwersowałem. Kto naprawił ten O2? Ja naprawiłem O2. W O2, a Bzyka jak biegłem, to tak, ja naprawiłem w adminie i słuchaj. Nie naprawiłeś w adminie, Bzyku, bo ja naprawiłem w adminie. Jak nie? Ja naprawiłem. Oczywiście, że ja naprawiłem, ja naprawiłem się całkowicie po prawej stronie. Kto to z was jest? Dobra, ty zrobiłeś kabelki. Faktycznie, robiłem kabelki, dobra, to jest prawda, bo ta strzała ej, była tak... czekaj, wiecie co jest najśmieszniejsze? Bo wy no. wiecie, Bzyku albo Toast, ja na pewno nie jestem, bo ja w O2 naprawiłem. I ktoś nie, z was to jest. Nie, to jesteś ty, Paweł, to dobra, jesteś, to jest Bzyku, to jest Bzyku. Ja powiem Toast, tak, ty to naprawiłeś? Tak, bo on od razu na mnie nalatuje. Ja naprawiłem O2 w adminie, na bank, bo no, wpisałem numerki, tak. Ja byłem koło ciebie, stary, ja ci powiem, no, gdybym byłeś ja był obok mnie, ale robiłeś kabelki, ja no tak, robiłem kabelki, ale patrz, gdybym ja był impostorem, to bym cię od razu zabił na tych kabelkach, stary. Nie mógłbyś, bo raczej tam jest teraz ten kill cooldown podniesiony, no, tak. Chyba nie. Dobra, ja ci powiem, co ja uważam, dlaczego jestem panią. Czemu ja? Zrobiłem coś takiego. Ja ci powiem, panią, dlaczego, bo ja szedłem, bo to trzeba zgłosić, jak my teraz nie zagłosujemy za wyrzuceniem, to przegrywamy to. Trzeba kogoś wyrzucić. Jak ja szedłem przez ciebie, to tak się na chwilę cofnąłeś, stary, że chciałeś mnie tak zabić, ale nie miałeś kill cooldowna. Ja jestem tego pewien, tak to było. Ciężko teraz, nie? Ja byłem w O2 i naprawiłem to i ty to... Czekaj, daj mi powiedzieć. Już to, jak ty widziałeś Bzyka, jak tam robi coś, a ty robiłeś, klikałeś, to wiadomo, że to jest Bzyku. Palion chciał wyrzucić wcześniej Yetiego, ja jestem zapaliony, stary, to jest na stówę Palion. Ja dam sobie uczyć, że to jest Palion. To jest Bzyku. Okay. Czyli wygraliśmy, tak? Tak, wygraliśmy. No mówiłem! Brawo, Tościk, piąteczka! Co? Brawo! Dzięki, Paweł! Dzięki, Paweł! Co? Dzięki! Marek, czemu ty na mnie mówiłeś? Nie, czekaj, stop. Marek, czemu ty na mnie mówiłeś? Stary, bo ja ci powiem, bo to było, nie wiem, jakieś tak podejrzane. Stary, miałem coś tak w kościach. Ale przecież jak ty byłeś, jak ty byłeś tam z Tostem, to czemu ty na mnie mówisz? Co tu chodzi w ogóle? Bo stary, tak mi się wydawało. Ale mnie serce boli. Nie, no ja to tak zlamiłem. Ja to tak zlamiłem. Ja też, ja tak. Ale stary, ja zabiłem na kamerach, bo nie pamiętam, jak to się gra.
Gdyby... Ja w początku wiedziałem, że to wy mnie wyrzuciliście. Gdyby Marek tak na mnie nie naskakiwał, to bym kiknął tosta. Co to ma... Marek, ale to zrąbałeś. Ale nie rozumiem, nie rozumiem, Marek impostor, nawet jak nie jesteś. Naskoczyłeś na mnie, że ja jestem impostorem. Aha, dobra, no ja nie wiem, ale ja po prostu powiedziałem to, co myślę, nie? Chciałem być szczery, no i wygrałem. Next. Kim jestem? Impostorem z Yetim! Z Yetim, nie mogę. Dobra. Ej, ja już mam kill cooldown, ty. Ale jaja. Dobra, nie mogę nic stan. Dobra, biegniemy. Musimy pobiegać po mapce. O kurde, gdzie on to dał? Tutaj? O kurde, ale się stresuje jak nigdy. Ja nie mogę. Jazda. Dobra, udam parapam. Co? Co? Dobra. Gdzie? Aha. Wow. Ja zgłosiłem, więc ja mówię, no. Dobra, gadaj. Ja znalazłem, widziałem, że zostało 12 sekund do tego O2, więc szedłem z góry, z tej kafejki na dół i zobaczyłem martwego Dave'a. A gdzie był Dave? A gdzie dokładnie? No, przy tym O2. Przy tym jak się skanuje, czy co się robi przy tym O2, bo ja nie pamiętam dawno nie grałem. Okej, dobra. A widziałeś kogoś blisko, czy nie? Nie, widziałem tylko... Poszedłem tam, żeby zeskanować. W momencie, w którym się to zeskanowało, to widziałem tylko Dave'a. A gdzie było czas? Nie jest łatwo. Dobra, a co ty masz, Steve, do powiedzenia? Co ty robiłeś? Ja? No? Początku, nie twoja pamiętam. Pamiętam teraz. Siedłem do góry co na prawo. Co to ma być? Pamiętam, Steve? Strzelałem do liści w weebons. I cofnąłem się, no i potem był alarm. Nie pamiętam. Dobra, nie, a ty palion? Co robiłeś? Ja przeszedłem przez kafeterię, całość. I od razu w adminie pikało mi, jak byłem w shieldsach. Podbiegłem, ty widziałeś mnie tam, chciałem tak, naprawiać. No i robiłem sobie w adminie ten. Był Paweł w adminie, bo ja z admina wyszedłem do kafeterii i było zgłoszenie. Powiem tak, ja widziałem Smówka jedynie, ja sobie poszedłem do admina, tam zrobiłem te rzeczy i widziałem Smówka, że on był praktycznie cały czas i Steve coś też był tylko... Ale Steve mi coś śmieli, tak, co? Mi się wydaje, że to jest bo Steve, mi się nie? Zapomniało. Steve nawet nie tepnął ty. Ale ty tym. W głosujmy, głosujmy. Ale nie pamiętałeś. Nie głosujcie. Ale... Nie głosujcie. Dobra. Na niewinnych ludzi. Nie głosujcie. Dobra, Steve. Niewinni ludzie giną. Jak no nie, coś jest, że ktoś z was jest impostorem, ale to może to mówić Steve'o. Niewinni człowiek. O nie, no to koniec, to przegrane. Z was? Kto jest? Co? Kto z kurde, was? Już koniec, panowie, nie? Już koniec, ale łatwo. Ale dobra, najszybsza runda chyba w historii. Ale błagam, Yeti! Nie wiem, co się stało. Bo zapomniałem, że Yeti, ale potem mi się przypomniało i nie Yeti, nie nienawidzę z wami grać w tą grę. Granie z wami jest beznadziejne. Ja nie mogę. Gdyby ta gierka tam, to było, nie wiem, mega dziwne, naprawdę. Mega dziwne. Nie rozumiem, co się wydarzyło. Ale dobra, jestem crewmate'em i proszę, żeby mnie nikt nie zabijał, bo... Dobra, Dave znowu ze mną biegnie, boję się. Listek. Kurde, w ogóle najbardziej lubię tą mapę, szczerze. Serio, ta mapa jest... O Boże. 6, 8, 4, 4, 2. Git, dobra, Dave tam... Czeka... O kurde, ile ludzi! O! Smówek mówisz, bo ty tak, mówię, dobra, mówię. Ej, szczerze, nie wiem, gdzie to była miejscówka, ale jak jest środek, co nie? Masz mapę w prawym górnym rogu. O, jest mapę, super radko, dobra. Przy adminie był Bzyku zabity. Okej, ja mam jedno pytanie. Palion, dlaczego ty nie zrobiłeś tego, jak to się nazywa? No tego, co tam pikało tak głośno. Czemu tego nie zrobiłeś? To się to pikało, ale ja podbiegłem i zrobiłem to od razu, nie? No nie zrobiłeś tego, bo ja to zrobiłem, ja to włączyłem, a ty ja podbiegłeś, to zrobiłem. Tak, byś czekał. No, to tutaj będziemy się chyba kłócić.
Może, że da się we dwóch zrobić w tym samym czasie, bo my staliśmy we dwóch. Ja to robiłem. Da się? Tak, możecie go dobra. Robić. Dobra, no to nie było, a Palion był ze mną cały czas, on w ogóle ja nie był w ogóle w adminie. Ja widziałem ciebie, Yetiego i Tosta, a gdzie było ciało? W adminie nie ciało było, tak? Ciało było w adminie, wejście z kafeterii do adminu, no bo to... ja wychodziłem z nawigacji. Kto zbiegł? Kto zbiegł do mnie? Ja biegłem z nawigacji, wy byliście w O2, ja później szedłem z weaponsów do kafeterii i przechodziłem przez koło admina i było ciało bzyko. Ja teraz się minąłem z Pawłem w shieldce. Ja się minąłem z Yetim. Yeti biegł od storage'a. Od storage'a przez shieldce do góry. Gdzie był gdzie? Tak, ja nie chcę wyciągać jakby takich dziwnych wniosków, a teraz nie mam, nie z wiemy shieldców, teraz. Jakby z admina do shieldców Paweł miał dosyć blisko. Więc mógł być w adminie tuż przed tym, bo ja go ale nie, teraz ale nie ma szans, żeby zdążył, bo ja w O2 jak ten alarm był, to ja byłem z Pawłem cały czas. By nie ja zdążył tak dół, szybko no, przejść do admina, nie ma szans w ogóle. A to ty się Paweł niemożliwe. Ja minąłem... A gdzie był Steve? Dajcie mi powiedzieć. Ja Steve'a nie widziałem w ogóle. Dajcie mi powiedzieć. Ja właśnie też bym nie koniec jest czasu! Dobra, od kafeteri szedłem na dół do elektryka i tam był alarm. Ja podejrzewam Yeti albo to na razie. Ja nie mam pojęcia, nie, ja to skipuję, no. Dobra. Dlaczego Steve? To są dwa impostory, to są dwa impostory! No, nikt, dobra, git. Ja nie mogę, widzę, co to jest. Mam w adminie, Jezu. Dobra, Dave to nie jest. Na 100% nie, Dave nie jest. Mi się wydaje, że Steve i Yeti, nie? Elegancko. O kurde. Z której strony oni to wzięli? Ja nie mogę. Czemu tak daleko? Ktoś pobiegł tam, ktoś jest. Kto ma czarną skórkę? Ktoś ma czarną skórkę. O. Ktoś ma czarną skórkę. Czekaj. Steve, Smufek. Kto był? Był czarną albo brązową? To ja już nie wiem, nie? Mad Bay mam. Co? Łatwo! Ej, wiedziałem, że to byli oni, bo oni we dwóch zagłosowali! Ale to oni we dwóch zagłosowali! Tak, to tak szybka gra! To był przypadek, jak oni tak szybko pozabijali? Ile oni osób zabili? Najpierw mnie zabił Smufek i zgłosił mnie od razu, Smufek. Od razu, z bomby dostałem zgłoszenie, no i potem zabili w dwójkę i koniec, i wygrali. Chyba tak. Ale mówiłem, podejrzewałem Yetiego, mówiłem. Ja nie mogę, czemu znowu zjeść? Team! Co to jest w ogóle? Powaliło ich! Czemu znowu z Yetim? A znowu Dave się z Tostem trzymałem, nie? Ja nie mogę. Dobra, bo ja... Czemu tu jest tyle typa? Ale czemu na mnie tak patrzą? Co to ma być? Co to ma być? Dobra, oni wiedzą, że to ja, bo tam chyba widać, że się ktoś skanuje. Kurde, nie! Nie! Okay. Gdzie było ciało? Dobra, to jest bardzo ciekawe, to jest mega ciekawe, więc Bzyku tak. Teraz szuka, wymyśla historię, co powiedzieć, żeby... Ja chcę tylko wiedzieć, gdzie jest ciało z tego względu, że teraz dosłownie widziałem wszystkich w tym samym miejscu, tylko Bzyka tam nie było, dosłownie teraz wszyscy byli w tym samym miejscu. Gdzie jest ciało? Dobra, ja wam powiem, o co chodzi, więc ja tak, wszyscy poszli... Co, Steve? Na kogo zagłosowałeś? No na ciebie. No na ciebie. Dobra, więc dobra. To jest Zyku, gdzie to nie jestem ja. Ja powiem wam szczerze, to nie jestem ja. To na pewno jestem ja. Jak tylko, że ja widzę, ja byłem z Bzykiem i z... i ze mną. No. Lataliśmy, a jak Bzyka straciłem z oku, to z oka, to nagle... Tak, ja wam powiem, dobra, dajcie mi się wytłumaczyć. Powiem wam, o co chodziło. Był ten alarm i ja postanowiłem, że jak wy zrobicie alarm, to jest bez sensu. Ktoś na stówę zginął z tyłu, bo tak, jak ja bym był impostorem, tak bym zrobił, że włączam alarm, ktoś zginął, to wszyscy lecą do prawej strony, ja poszedłem w lewą stronę, żeby sprawdzić, czy ktoś nie zginął. Fajne i faktycznie... No, dobra, no, dobra, 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 dobra,
chcę wam powiedzieć, kto tak, według mnie jest impostorem. Smufek według mnie jest troszeczkę podejrzany. Smufek i Yeti po pierwsze zagłosowali na mnie od razu, ja nie jestem impostorem, ale możecie mnie wyrzucić. Trudno. Nie od razu, zagłosowałem i Smufek zagłosował. Nie, ja całą rundę chodziłem nie, za Bzykiem, był alarm, tak, ale to jest podejrzane, ale Smufek nie robił żadnego zadania. I zgłoszone ciało było. Tak, tak, bo zniknąłem właśnie po prawej stronie, żeby sprawdzić, czy ktoś nie zginął. Wydaje mi się, że to jest Smufek, bo on w ogóle zadań nie robił. Cały czas za tobą łaziłem, bo cię robił zadania. Ja daję skipa, ale nie wydaje mi się, że to Bzyku. Ja robię skipa i mi się wydaje, że to jest Yeti Smufek, ale jak mnie wrzucicie, to cokolwiek, zobaczymy. Wow, jesteście niesamowici. Dobra, let's go. Ale patrzcie, kto zagłosował. Co jest lecisz, Mareczku. Ja nie mogę. Ale to robimy z Yetim, nie? Ja robię z siebie takiego niewiniątku, że ja nic nie robię. No, to jest mi się wydaje, że serio mega. Kurde, jak mi się to dobrze gra, ale ja się za bardzo stresuję, jak jestem tym rąbanym impostorem. Dobra, bo oni pobiegli pewnie tam. O kurde, teraz ten reaktor zawalił. Dobra, a on już to robi. Dobra, żeby było. Ja nikogo nie zabiłem jeszcze, to jest najgorsze. Smufek jest podejrzany, to Smufka nie chce zabijać. Ja chciałem zabić tego, Szczypsona na przykład. Już? Wow. Zyku! Okej, dobra, to ciekawe. Dobra, po kolei, nie, czekajcie, po kolei, co robiliście? Yeti, co robiłeś takiego ciekawego, wariacie? Chodźko, byłem teraz w Magic Roomie i się skanowałem. Dobra, a kto zrobił... Kto zrobił te O2, w sensie ten alarm, jak to się nazywa? Ja zrobiłem. To zrobił na pewno. To ja byłem. Kto widział posta? Ja byłem. Aha, ja widziałem Tosta. Tost na pewno robił O2. I to było w O2? Obydwa? Nie, ja robiłem w adminie. Kto w O2 robił? Gdzie jest ciało? Ciało Smufek jest chyba robił, na dole w kafeterii. Na dole w kafeterii? No kafeteria tam na dole, jak chcesz iść do admina. No dobra, no to powiem tak, jak wybiegałem z tego admina, no to mijałem Yetiego, który biegł do kafeterii, nie? Ja od razu pierwsze co, to poszedłem do Magic Rooma i ja się teraz skanowałem. Znaczy nie zeskanowałem się do końca, no bo było to ten. Kurczę. Głosowanie. No, musimy kogoś wyrzucić już teraz, bo jak nie wyrzucić. Dajcie mi powiedzieć, ja szedłem od góry z Aperenginu na dół i spotkałem w elektryku Tosta, który szedł z prawej strony. Jezus, teraz jest każdy podejrzany. Nie powiecie mi, że to ja. A tak, nie, byliśmy w elektryku. Okay. Ale to było wtedy, co ja minąłem Yetiego, wychodząc z admina, poleciałem do elektryka i tam minąłem... Miku, cały czas ty znajdujesz ciało, dosłownie. Mi się wydaje, że to jest Yeti. Pamiętacie poprzednią rundę? Mi się wydawało, że to był Smufek, on był mega podejrzany, Smufek zginął. To będzie albo Palion, albo Yeti, mam wrażenie. Ktoś z nich. Zyku, ja byłem z tobą. Ale Smufek nie, wiem, dlaczego, robił stary, O2. Ja wiem, że wejdź ze mną, stary, ale ty słuchaj, ty wchodziłeś na górę... Palion albo Yeti. Nie, Zyku, nie powiesz Ja skipuję, dawajcie na Yetiego, trudno. Zyku to nie jest. Musimy zaryzykować, Zyki. Trudno. Ale Palion skipnął, dobra, to okej. Czyli to może być, jeżeli to będzie Yeti, to bardzo możliwe, że jest Palion też. Zobaczymy. Byłem z tobą! Dobra, to jest Palion! Mi się wydaje, że to jest... Albo nie, czekaj, albo nie wiem, dobra. Jestem sam jak palec! Sam jak palec! Kurde, nie mam killa. Zrąbałem, ja nie potrafię w tą grę grać. Zrąbałem. No już zrobili. Okej, dobra, to jest. Kliknąłem, bo wolę pogadać, nie? Bo tu, no. tu jest łatwo. A jak to wygląda? Jak teraz ktoś zginie, to my przegrywamy, tak? Nie, jeszcze dwa kile mogą zostać zrobione. Dobra. Bardziej chodzi mi o to, że teraz przeanalizować jeszcze by się przydało to, gdzie był Steve, bo ja mu tak trochę nie ufam. Steve, ja teraz zobaczyłem Bzyka i Steve'a w tym, po lewej stronie, jak to się nazywa. Ja ten alarm robiłem. Tak. A co w takim razie robiłeś ty, Paweł, od początku teraz? No, biegłem tam do was już. Dobra. Chciałem ten reaktor ogarnąć. Czemu ty tak na mnie najeżdżasz? A dobra, a kto na początku, nie wiem, Paweł, na początku, nie wiem, bo wiesz co... Kto na początku stał przy stole? Kto na początku stał przy stole, żeby kliknąć emergency meeting? Ja chyba przez chwilę stałem, ale nie na długo, bardzo krótko, teraz, w tej ale rundzie. Ale sam? Czy z kimś jeszcze? Nie,
Nie, mi się wydaje, że... Nie, ja po prostu, ja byłem przez chwilę w kafeterii, no i od razu do reaktora poszedłem, nie? Ale stałem tam przez chwilę. Z kimś? Nie pamiętam, kurde, czy ktoś tam był. Wiem, że Steve poszedł na prawą stronę, tak na weaponsy chyba poszedł na początku rundy. Tak mi się wydaje. Nie. A Bzyku na mnie najeżdża. Bzyku na mnie najeżdża cały czas, a nawet nie widzieliśmy ani razu w żadnej sytuacji. Ale wiesz dlaczego? Bo mi się wydaje, ja mam wrażenie, że jak ty jesteś normalny, jak ty nie jesteś impostorem, to ty masz większe zaangażowanie w grę. A jak teraz, jak jesteś impostorem, to bardzo tak, jesteś taki spokojny i tak czekasz na odpowiedź. Jestem spokojny, to ma teraz ten dyktafon. Ja wiem, tost też jest, kurde, to jest trudne. Dlaczego to nie jest tost? Ajajaj, nie wiem. Ja teraz byłem całkowicie po prawej stronie, w nawigacji robiłem Czekajcie, kabel. Spokojnie, skipnijmy to, bo jest za mało dowodów. Skipnijmy. Zróbmy skipa, skoro są dwa kile i nie zginie żadna osoba, to skipujemy to i tak, po prostu to zobaczymy prawda, sobie, prawda. Jeżeli ktoś zginie, to albo to impostor wygra i dwa kile zrobi, albo... No nie wiem, zobaczymy. No, powodzonka. Kurde, no, jestem podejrzany. To jest najgorsze, nie chcę być podejrzany. Ale fajna giera z tego wychodzi. 30 sekund. Ja nie mogę, oni we dwóch pobiegli. Mam sabotaż. Mam sabotaż. Dobra, pójdę z tu. Kurde, ja ten sabotaż muszę kliknąć, no. To jest mega ważne. Dobra, muszę na czas grać, bo potrzebuję mieć killa. To jest stresujące. A mogą taski, a tasków nie zdążą zrobić, jest nas za mało. Widziałem na oczach, to był Bzyku. Nie, pierwsze, gdzie to było? Tak, to był Bzyku, od razu na oczach. I zagłosował. Dobra, to w elektryku. Elektryku. I tu jest, a tam. Dobra. Elektrykalu. I sabotaż włączył od razu, w sensie na ten reaktor. I uwaliły na Bzyka. Ty jest jak myślę. Ciągle na mnie najeżdżał, nie? O Bzyku, nie wyciszasz mikrofonu. Czemu Bzyk już nie odzywa? A, czekaj, no Bzyko, jestem. Dobra, bo odciszyłem mikrofon. Dobra, już zagłosowałeś, Steve. Tak. No to słuchaj, jesteś tu headem, jesteś tu headem. Zamiast się wytłum, okej, dobra, to jest piękne. Nie, to jest przepiękne. Steve, jesteś tu headem, to jest niemożliwe, ja nie wierzę. Przecież całą grę najeżdżaliśmy na Paliona. Ja zgłaszałem te ciała, stary, jak ja mogłem być tą osobą? Powiedz mi, Steve, daj mi jeden powód, stary, dla którym ja miał być impostorem. Przecież to był tak obvious i nagle Palion mówi, no nie no, Bzyku, to musi być Bzyku. A Steve, dobra, to jest Bzyku! No ja cię kręcę! Nie gram! Ja też nie gram, ja to usuwam. Ja to odinstalowuję. To jest niesamowite. Ja odinstalowuję, no. Nie, let's go. Oh yeah! Dobra, widzowie. Crewmatic, w końcu. Ja się strasznie stresuję, jak gram impostorem. Mi się to nie podoba. Nie lubię się stresować. Więc wolę sobie powoli taski robić, rozmawiać. I bawić się fajnie. W ogóle mnie nie zabijają na początku, co jest fajne, że mnie wykrakał. Kurde, jak daleko to jest. Ja nie mogę. No zresztą nie mam co biec chyba. Ciało. Ciało Bzyka, ty, w ogóle po drugiej stronie. Gdzie? Czyli gdzie było? Nad komunikacją. Nie wiem kogo, ale kogoś widziałem w storage. Kto był w storage? To ja byłem z kafeterii, przychodziłem zrobić taska drugiego, bo miałem. Ja mogę ten usprawiedliwić mnie i tosta, to na pewno nie ma. Tak, my byliśmy tak, nie ma cały czas. Ja robiłem najdłuższego questa chyba z gierki, strzelanie w te meteoryty, a tost chyba o góry śmieci wyrzucał. Ja robiłem tego uploada, nie czy tam upload, no dawno. Nie wiem co tam się robi, ale my we dwóch cały czas byliśmy w weaponsach. Jasne. Ja byłem w storage'u. Jasne. No bo zawsze tak mówi, a potem kurde to jest ten. A ty gdzie byłeś? No a ja przynajmniej mam świadka, a ty kogo masz? Ja byłem w storage'u na dole, nalewałem benzynę i obok mnie był Yeti i gdzieś jeszcze tam był, ale nie pamiętam kto. Tak? I potem że byłeś zabić Bzyka, tak? No jak ja cię nie widziałem w ogóle, Steve. Nie. Dobra, powiedz się tylko jakie mieliście drogi. To był w storage'u. My byliśmy w wyponsach z tego, no. Ja jestem w security roomie. Ja byłem w storage'u na dole. Nalewałem benzynę. No. Na dole się nie nalewa benzyny.
Nalewa się benzynę, Storage'u. U góry się nalewa benzynę. Nalewa na się środku, benzynę. Na środku Storage'a, na środku Storage'a. Tak mało wiadomo, o co chodzi. No. Ta? No jak na jest dole nalewałeś? Wydaje mi się, że i na górze, i na dole się nalewa, bo to są... Chodzi mi o dół łapy, no Jezu. Dobra, brzmiało z ust, Steve, nie? Czekaj, kto, ja nie wiem, kto to jest, ty. Ale czy, no to na smówka, no, patrzcie! Na pewno nie, ja, patrzcie, jaki jest smówek, patrzcie, jaki jest smówek, od razu mu powiedział, że spoko, nie? Od razu, że spoko. A zagłosowałem na ciebie! Nie, zostajesz. Kto ty? Wyleciał? Nie jest. Aha. No, Dawidku. Dobra. Ja nie wiem, czemu Toast i Dave, oni jakoś za bardzo się bronią, ty, co to ma być? To mi się wydaje, że to jest Toast i Dave, nie? Ja nie wiem dlaczego, ale to jest chyba takie... To jest takie duo, nie? Ja to wiem. Ja tego o kurde. Dobra, już? Ja wołam, bo no. Wyrzuciliśmy, nie, bo wyrzuciliśmy złą osobę, z dwóch impostorów nie mamy szans. Słuchajcie, Yeti jest Avk, Toast to nie jest... Ja jestem. No dobra, ale stajesz na respie, byłeś Avk. Toast był ze mną w tamtej rundzie, więc Palion i Steve to muszą być impostorzy. Jesteś głupi. Czemu wy się tak bronicie z Toastem? Ale to jest... Ale, no bo ale my na prawo byliśmy całą rundę. My na prawo byliśmy całą rundę. Nie byliśmy w stanie zabić. No to z tego, że nie całą rundę razem byliśmy na prawo, więc nie byliśmy w stanie. Hopie, ty nalewałeś bak benzyny w storage'u, gdzie tam nie ma ten. Ty nawet nie wiedziałeś, gdzie ty to nalewałeś. Ty jesteś na pewno impostorem. I nawet Smufek powiedział w tamtej rundzie, że ciebie nie widział nawet w tym storage'u, więc co ty gadasz w ogóle, Steve? Czekaj, teraz tak, Yeti, Steve, czy wy sądzicie, że to jest Toast i Dave? Ja sądzę, że to jest Dave, ma pan głos. Słuchajcie, jeżeli... Ja wam chcę tylko powiedzieć, bo zostało was dwóch. Jeżeli zagłosujecie albo na Toasta, albo na Toasta, to w ogóle nie jesteśmy my. Jak zagłosujecie na Toasta i na mnie i jednego wyrzucicie, to już przegraliście z bomby grę, bo my nie jesteśmy, a was zostało dwóch impostorów. Nie, więc wy się zdecydujcie, co wy... I dlatego wam tak zależy, bo wy o tym wiecie. Palion ze Steve'em są, Yeti była. No nie, co ty gadasz? Ty w ogóle we dwóch macie kika. Palion i Steve. Nie, ewentualnie ja Yeti, ale była. Ja głosuję na was, nie? No ja to sobie głosuj, no. Toast na kogo dasz? No, na Steve'a dawaj. Steve jest na pewno. Nie, no, nie. No i przegraliście grę. Gratulacje, nie? No co ty gadasz? Przegraliście grę, jesteście... Ja, teraz się okaże, kto jest najbardziej głupi. Kto? Oj, oj, oj! To jest głupi! No to? I Paweł! Co? I widzisz? Yeah. I trzeba było się posłuchać, że Steve jest. Trzeba było się posłuchać. Ja jestem obok ciebie, Dawid, bo chciałem cię zajumać, nie? No, kurde! Ja nie mogę. No i są wszystkie gry przegrane, ja nie wiem. Nie da się z wami grać, przysięgam, nie da się z wami grać w to.